Jest pan komendantem Powiatowej Straży Pożarnej. Od ilu lat piastuje pan to stanowisko? W 1992 roku, jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, trafiłem do Świdnicy z rozkazu komendanta głównego i tutaj podjąłem pierwszy dzień swojej służby. Natomiast komendantem wcześniej rejonowym, później powiatowym Państwowej Straży Pożarnej zostałem w roku 1996. A jak wyglądała pana wcześniejsza praktyka w tym zawodzie? Od ilu lat jest pan związany ze strażą? Jako absolwent liceum ogólnokształcącego w Świdnicy poszukiwałem jakiegoś ciekawego rozwiązania na swoje życie, na swoją przyszłość. Wcześniej interesował mnie mundur, myślałem o mundurze również wojskowym. Miałem trochę kolegów w środowisku strażackim, trochę kolegów w środowisku wojskowym, ale ostatecznie decyzja padła na mundur strażacki. Fajna uczelnia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, która kształciła inżynierów, magistrów pożarnictwa z ciekawym programem i ciekawe miejsce, więc wybrałem tą uczelnię. Dzisiaj nie żałuję, jestem z tego bardzo zadowolony. A dlaczego właśnie mundur strażacki, a nie wojskowy? Chyba dlatego, że więcej kolegów jednak było w mundurze strażackim i że szkoła, uczelnia mieściła się w Warszawie. Piękne miasto dla młodego człowieka. Wybranie się ze Świdnicy do Warszawy to też było przeżycie. A jak pan myśli, z czego wynika fakt, że strażacy niezmiennie od lat znajdują się w czołówce zawodów, które cieszą się największym zaufaniem społeczeństwa? Trudno mówić, będąc po tej drugiej stronie, tej, która zajmuje takie wysokie pozycje w opinii społecznej, ale myślę, że jesteśmy tą służbą ratowniczą, która na co dzień niesie właśnie pomoc ludziom. Tak? Spotykamy się w sytuacjach, kiedy ludzie doznają jakiejś tragedii, doznają różnych cierpień, a my przyjeżdżamy z pomocą, stąd zaufanie do nas jest duże. A rzadko się zdarzało, albo w ogóle się nie zdarzało, chociaż że w ogóle tak chyba też nie można powiedzieć, bo różne są przypadki, ale strażacy tą pomoc niosą na bardzo wysokim poziomie profesjonalnym i przygotowania sprzętowego, i przygotowania zawodowego. Te historie, które działy się w ostatnich latach, powstanie Państwowej Straży Pożarnej, powstanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, umożliwiły nam wyposażenie się w jak najlepsze środki techniczne do niesienia pomocy. Więc wszędzie tam, gdzie pojawia się człowiek w mundurze, ale nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, myślę, że również Ochotniczej Straży Pożarnej, mundury mamy takie same przecież, kojarzy się jednak z tym, który niesie pomoc. Strażacy w swojej pracy bardzo często ryzykują życie. Z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się ten zawód? Oczywiście jak każda dziedzina życia, każda formacja ratownicza niesie za sobą jakieś zagrożenia. My raczej nie mówimy, że każda akcja niesie niebezpieczeństwo i strażacy ryzykują. Mamy tak ustawione nasze procedury ratownicze, tak mamy ustawioną taktykę naszych działań, aby ryzyko niebezpieczeństw było jak najmniejsze. Ale oczywiście działając na płaszczyźnie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w wypadkach drogowych, te miejsca zawsze będą kojarzyły się z różnymi niebezpieczeństwami. Ale stąd nowoczesne środki ochrony osobistej strażaków, coraz większa wiedza. Wspomnę tylko, że 1/3 naszej załogi posiada dzisiaj wykształcenie wyższe, licencjackie bądź magisterskie. To powoduje, że ta nasza świadomość również jest bardzo duża i tych zagrożeń jest mniej. Ale te wszystkie dziedziny ratownictwa, które zostały przypisane jednostkom ochrony przeciwpożarowej, niestety jednak generują takie niebezpieczeństwa. A jak wyglądała komenda, gdy zaczynał pan tu pracę? Co się od tego momentu zmieniło? Od 20 lat w takiej dziedzinie to już jest dekada dosyć spora. Ja mam to szczęście, że i nasz region, że poprzednikiem moim był również komendant z długim stażem, który bardzo dobrze przygotował płaszczyznę ochrony przeciwpożarowej w tamtejszej straży, zanim powstała Państwowa Straż Pożarna. Również przygotował płaszczyzny do zbudowania powiatowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W tamtym czasie tych jednostek było 13 ochotniczych straży pożarnych włączonych do systemu. Została odbudowana siedziba jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świdnicy, praktycznie od fundamentów. Została rozpoczęta budowa nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świebodzicach. I zostały wprowadzone również nowe jednostki sprzętowe, bo wtedy pojawiły się pierwsze samochody gaśnicze nowszej generacji, wtedy pojawił się samochód ratownictwa drogowego, samochód ratownictwa chemicznego, więc to naprawdę była płaszczyzna, na której można było budować formację Państwowej Straży Pożarnej. A jakie plany na najbliższą przyszłość?
Ja dzielę te plany zawsze w dwie kategorie: logistyka i ludzie. Ludzie są oczywiście najważniejsi. W dalszym ciągu staramy się inwestować w potencjał ludzki, umożliwiając im podnoszenie kwalifikacji zawodowych, czy to w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, która kształci oficerów pożarnictwa, ale w szczególności również w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, która kształci techników pożarnictwa. Tutaj mamy największe braki na dzień dzisiejszy. Natomiast druga strona, a mówiąc jeszcze o szkoleniu, oczywiście szkoleniu ochotniczych straży pożarnych, rocznie 7-8 kursów kierowanych do druhów ochotników kierujemy. Natomiast logistyka to za każdym razem sprzęt. Nowe technologie praktycznie co roku, co miesiąc pojawiają się na naszym rynku. Obserwujemy kolegów służb ratowniczych za granicą, w jakich technologiach pracują. Udało nam się pozyskać w roku ubiegłym kolejne samochody ratownicze, gaśnicze i specjalne ze specjalistycznym wyposażeniem. W tym roku chcemy podjąć taki kolejny krok. Na pewno to będzie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki w Świebodzicach. No i to, co dla mnie jeszcze bardzo ważne, nie udało się poprzednikowi, nie udało się przez 20 lat na razie również mnie, to jest dokończenie remontu kapitalnego tego budynku, w którym się teraz znajdujemy. Co prawda środek już praktycznie został wyremontowany, wykończony, wyposażony, natomiast pozostała jeszcze elewacja. Panie komendancie, wiem, że pana pasją jest zbieranie miniaturek wozów strażackich. Czy mógłby nam pan pokazać tę kolekcję i coś o niej opowiedzieć? Oczywiście, bardzo miłe pytanie i sympatyczne, chociaż słowo pasja może to jest za dużo. Trafiłem swojego czasu kiedyś na taką broszurę, która jest związana z pokazywaniem informacji nie tylko o samochodach pożarniczych, ale również o samochodach specjalistycznych, na przykład z budownictwa, z pogotowia ratunkowego, z innych służb ratowniczych. Troszkę mnie to wciągnęło. Na dzień dzisiejszy chyba z 80 takich modeli małych samochodów pożarniczych, nie tylko polskich, ale również europejskich i światowych. Do tego są broszury opisujące parametry techniczne tych pojazdów, również straże pożarne w krajach, z których te pojazdy pochodzą. Są to również pojazdy z XIX wieku. Ja traktuję raczej tą kolekcję jako możliwość zapoznawania młodych ludzi z historią pożarnictwa i z techniką. Dlatego te pojazdy znajdują się w gablocie przy wejściu do komendantury tego obiektu. Każdy, kto przyjdzie, może sobie je oglądnąć. Jeżeli ma ochotę się dłużej zatrzymać, może zapytać, możemy podyskutować.